Co najmniej 16 osób zginęło w serii ataków uzbrojonego napastnika w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja. Tragiczne wydarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę czasu miejscowego. Rozpoczęło się od strzelaniny w miejscowości Portapic, około 130 km na północ od stolicy prowincji Halifax. Następnie podejrzany 51-letni mężczyzna przemieszczał się na terenie prowincji, pozostawiając za sobą płonące budynki i kolejne ofiary. Miejsce zbrodni były oddalone od siebie nawet o co najmniej 50 km, a sprawca oprócz broni palnej mógł użyć również innych środków, poinformowała policja. Poszukiwanie podejrzanego zakończyło się dziś rano, kiedy został zlokalizowany i mogę potwierdzić, że on nie żyje. Policja odmówiła jednak komentarza odnośnie tego, czy podejrzany zginął w wyniku wymiany ognia z funkcjonariuszami policji. Potwierdzono natomiast, że do wymiany ognia doszło przynajmniej raz. Dzisiejszy dzień jest niszczycielski dla Nowej Szkocji i pozostanie na długo w pamięci wielu osób. To, co się wydarzyło, jest niezrozumiałe i wiele rodzin doświadcza utraty bliskiej osoby. Dotyczy to naszej własnej rodziny, kanadyjskiej królewskiej policji konnej. Z ogromnym smutkiem dzielę się informacją, że straciliśmy naszą 23-letnią koleżankę. W sumie zginęło co najmniej 16 osób. Masakra w Nowej Szkocji to najtragiczniejszy tego typu atak w historii Kanady. Do wydarzeń odniósł się premier Kanady Justin Trudeau. Moje serce kieruje do wszystkich dotkniętych tą straszną sytuacją. Chcę podziękować policji za ich ciężką pracę, a ludziom za współpracę z władzami. Jak dotąd nie wiadomo nic o motywach zbrodni, ale śledczy uważają, że sprawca działał sam, a ofiary wydają się być przypadkowe.